Szanowni Państwo, witam wszystkich. Dzień dobry Państwo radni. Witam wszystkich Państwa radnych, tudzież wszystkich gości obecnych na naszej dzisiejszej sesji. I niniejszym otwieram kolejną sesję Rady Dzielnicy 10 Swoszowice. 40. sesję Rady Dzielnicy 10 Swoszowice, zwołaną na dziś, 10 grudnia 2013 roku, na godzinę 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Szanowni Państwo, otrzymaliście projekt porządku obrad. Punkt pierwszy to otwarcie, co już nastąpiło, oraz stwierdzenie kworum. Stwierdzam już optycznie, że kworum z całą pewnością posiadamy, ale oczywiście posyłam do Państwa listę obecności z prośbą o podpisywanie się na niej. Natomiast Państwa, którzy nie są radnymi, informuję, że jeżeli Państwo chcecie, to możecie, aczkolwiek nie ma obowiązku wpisać się na tą listę obecności. Jeśli ktoś byłby chętny, to tutaj się znajduje. Jeśli nie, to oczywiście takiego obowiązku nie ma, ażeby się podpisywać. Szanowni Państwo, punkt drugi to jest przyjęcie porządku obrad 40. sesji naszej Rady. Zanim przejdziemy do przegłosowania, informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski o odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19 regulaminu dzielnicy 10. Dwa takie wnioski mamy, one dotyczą druku numer 2 oraz numer 3. Jako pierwszy będziemy głosować druk numer 2 przez 404 przez 2013 dotyczący projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Do formalności zapytam, ile z obecnych radnych? Jest 19, więc liczba głosów nam się zgadza z ilością radnych. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty i przechodzimy do głosowania druku numer 3 przez 405 przez 2013 dotyczącego projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty. Tym samym informuję Państwa, że obydwa wnioski zostały przyjęte do projektu porządku obrad i tym samym będziemy głosować teraz już przyjęcie porządku obrad. Oczywiście z uwzględnieniem tych dwóch wniosków, które przed chwilą zostały przegłosowane. Szanowni Państwo, zapytuję zatem teraz, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Tym samym przyjęliśmy porządek obrad naszej sesji. I tutaj od razu moje wyjaśnienie, moja decyzja. Korzystając z przysługujących mi uprawnień, zmieniam ten porządek obrad naszej sesji w ten sposób, że punkt piąty to jest omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski nadają numer trzeci. Czyli nastąpi on bezpośrednio teraz po przyjęciu porządku obrad, a to motywuje faktem, iż część mieszkańców chciała zabrać głos podczas naszej sesji i aby im to udostępnić jak najszybciej i abyśmy go wysłuchali w pełnym składzie, następuje teraz ten punkt piąty, który był piąty, a teraz będzie punktem trzecim, zaś wszystkie kolejne punkty zyskują numer o jeden wyższy, czyli czwarty, piąty, szósty.